Trwa 29. Międzynarodowy Festiwal Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych. Siedzibą festiwalu są Katowice, jednak galowe koncerty odbywają się również m.in. w Zakopanem, Sandomierzu, Nowym Sączu, Chorzowie, Słupsku czy słowackich Koszycach. Jakże odpowiedzialne, ważne zadanie traktujemy jako misję, promowanie młodych, utalentowanych artystów i stwarzanie im możliwości koncertowania, prowadzenia spotkań z publicznością, bo to jest tak w gruncie rzeczy jednym z takich priorytetów tego festiwalu jest to, by doprowadzać w formie małych, kameralnych spotkań, nie dużych, wielkich koncertów, które gromadzą setki, tysiące także odbiorców, by doprowadzać do spotkań artystów, młodych artystów, którzy chcą trochę sprawdzić się także w swoich kreacjach artystycznych przed publicznością, katowicką publicznością, niezwykle życzliwą, która bardzo oczekuje na te koncerty. Zaczynamy oczywiście tradycyjnie w Akademii Muzycznej, sali koncertowej tej wspaniałej uczelni, ale obecnie jesteśmy także w Radiu Katowice, w Bibliotece Śląskiej, w Miejskich Domach Kultury, w katowickich kościołach. A więc forma kameralnych spotkań, koncertów, które dają taką niepowtarzalną formę interakcji pomiędzy artystą i publicznością. Organizatorem festiwalu jest Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia.